No cześć, nazywam się Darek Kraśnicki, jestem w restauracji Hachapuri we Wrocławiu. Byłem kiedyś w Krakowie, także zdam Ci krótką relację, jak tutaj wyglądało. Czekamy na kelnera. Jako pierwsze dotarło piwko okocim, Carlsberg z sokiem, jakaś przekąska typu bułka, nie wiem co to jest, muszę zapytać żony, co zamówiła. W każdym razie Chachapuri, krakowska sieć restauracji. Byłem w Krakowie, ale klimat wrocławski jest trochę inny. Kurczę, trudno powiedzieć, czy krakowski lepszy, czy wrocławski. Sam nie wiem. W każdym razie jest wspólny element pod tytułem telewizor z jakimś gruzińskim tańcem. To samo pamiętam w Krakowie. Przyszła zupa karczo i zupa cebulowa. Za dużo zupki nie ma. No. Czyli ja mam zupę na mięsie wieprzowym albo jakimś innym. Mięso drogie, zupy mało. Czyli zupa garczo wygląda, że jest bardziej mięsna, ale jest mniej. Natomiast zupa cebulowa, jak sama nazwa wskazuje, bardzo gęsta, dobra, ale niestety sama cebula. Także jak jesteś jaroszem, wegetarianinem, jak moja żona, to zupa cebulowa. A jak jesteś wiecznym dietetykiem, to dla mnie mięso wieprzowe z papryką, z ryżem i diabeł wie czym. Dieta 1000 kalorii dziennie. Mimo wszystko mam wrażenie, że porcje we Wrocławiu są większe niż w Krakowie. Ale wrocławianin się musi nażreć, a w Krakowie centusie. Cokolwiek by to nie znaczyło. W każdym razie zupa cebulowa gęsta, Chachapuri gruzińskie, ale we Wrocławiu. Chachapuri? Chachapuri. No, czy pani lubi czacze? Czy pani lubi Chachapuri? Filmuje Darek Kraśnicki z Wrocławia.